Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Iza Easy. Jak widzicie, to jest mój piękny skin, tak, Easy Easy. No, to są jeszcze inne skiny, ale ja za bardzo... Ja wolę swojego własnego, bo po prostu... No... Wiem. Wolę być bardziej oryginalna. No. No to właśnie chyba... Zastanawiacie się, co to w ogóle jest za filmik i w ogóle. No, bo właśnie ostatnio wpadłam na pomysł, żeby nagrać swoją własną serię z Minecrafta. Wiem, tutaj mam skina Magi89, tak. Kurczę. No. I po prostu, bo się tak trochę bawiłam skinami i w ogóle. Dobrze. Ale... Zobaczymy właśnie, bo wpadłam na pomysł, aby nagrać serię z Minecrafta. No, jak ona będzie wyglądać? No, to będzie taka tam normalna seria survival. No, czyli no, nie wiem, czy przejdę do fabuły, ale jeszcze o tym nic nie wiem w ogóle. Więc jak na razie to nie pytajcie się mnie o to. Dobrze, no to stworzymy sobie nowy świat. Damy sobie seeda. Seed będzie taki. Minus 9 2 1 0. Taki sobie dam seed. Dobrze, survival, normal. Może damy lepiej na easy, tak, bo Iza Easy zawsze gra na easy, tak. I będzie się mój świat nazywał po prostu Minecraft. Kurczę, że ta kropka mi się ciągle włącza. Z Izą. Tak, po prostu z Izą. Nie chcę mi się już pisać z Izą. Easy, bo tak trochę słabo mi się robi. Dobrze, tu wszystko będzie super. Play. Tak, wiem. Przez te shadery i tekstur paki muszę ciągle nie naciskać. Oby był jakiś ładny świat. Bardzo chciałabym się osiedlić w jakiejś wiosce, ale no... Może nie centralnie wiosce, ale gdzieś niedaleko wioski. O? O, i mamy pustynię. Tu chyba jakąś jaskinię z tego, co widzę. Ojej, wpadłam do wody. Wiem. No, no to nieźle. O kurczę, tam był chyba szkielet. O, tam widzę już jakąś sawanę. Jeja, patrzcie. Ale fajnie, mamy tą piramidę tam widzę. O, tu jakiś węgiel. Dobrze, ale zanim co, musimy sobie przecież zrobić kilof. O kurczę. No i znowu spadłam. A patrzcie, pokażę wam sztuczkę. Tadam! Wszystko się ładnie zwaliło. Latający piasek. No, ale to nawet ciekawie tak się robi, no. Bardzo. Ojejku. Zombie chyba mnie atakują. Dobra. No to trochę piasku na szkło już mam. A może lepiej sobie włączę peacefula, bo mi się za bardzo nie chce za potworami ganiać. Ojej, ja się palę. Nie, o, już dobrze jest. Dobrze. O, wskakujemy.
No, bardzo podoba mi się ten shader, bo jak widzicie, te liście to tak falują. No i to daje taki fajny efekt. I w ogóle z tym teksturpakiem wszystko jest takie realne. Teksturpaka to używałam nawet w poprzednim filmie, gdzie mówiłam o moim serwerze. To znaczy, to nie jest jeszcze mój serwer, bo tylko ja tak sobie jakby planuję. No. Że ni być może kiedyś założę sobie serwer, ale czy jestem na 100% tego pewna, to ja nie wiem. Dobrze, tutaj się klikam. No, i jak widzicie, tu mamy już skróty do robienia swoich tam ulubionych rzeczy, więc to jest nawet na Pocket Edition to ma mi się nawet lepiej gra niż na kompie. No, na kompie, na komputerze to mam starą wersję, taką, no, Betel 1.8. Dobrze, coś jeszcze? Chyba nic. Na razie niech tu crafting będzie. Nie wiem, czy pozbierać ten piasek. Jeszcze o tym nawet nie myślę. Takie przejścia. No, to mi się podoba. Później może zrobimy tu sobie jakąś bazę, taką poczekalną. Albo kopalnię. A jeszcze zastanawiam się, czy by nie ogłosić konkursu na nazwę mojego serwera. No, bo bardzo chciałabym założyć ten serwer, no, tylko nie wiem, chciałabym bardzo jakiś bezpłatny, żeby to był serwer, bo nie chce mi się płacić i tak jestem trochę zadłużona, jeszcze serwery i w ogóle, wiem, biedasz. Świszczy. No, jakaś bogata to nie jestem. Co do czego? No, ale mniej więcej. O, jeszcze trochę kamyczków sobie nakopiemy, żeby było, no, co w ogóle, na kilofy, na piecyki, na tego typu inne rzeczy. O, tu jeszcze węgiel widzę. W ogóle, teraz w Minecrafcie to ja mało zbieram surowców. Tak mi się jakoś odechciało. Kiedyś to ja miałam szału na zbieranie tego wszystkiego. Jest tu coś jeszcze? O, tutaj. Wiem, tak trochę ciemno tutaj i w ogóle nic. Nic się nie wie, co gdzie jest. Nie wiem, to chyba wszystko. Dobra. Ale fajnie wyglądają te kamyczki, tak trochę jak cegiełki. No, tak. Polecam ten tekstur pak dla tych, co lubią budować. Bo na serio. Ja to, no. Ja do budowania to jestem tak, no. Nie wiem, ale przeważnie jak gram w trybie survival, o, zniszczył mi się kilo przy okazji, to przeważnie jak gram na peacefulu, to nie robię sobie domku. No bo uważam, że to nie ma sensu, skoro po prostu wszystko robię na dworze albo w wiosce,
Albo jakieś z wioska, to... Uj, ale fajnie wygląda ta woda, tak... Tak się świeci, no. Taka hipnoza. To mi się podoba. O. Cyku, cyku. Co tam było? To. 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 Co tam mamy? A, drzewka. I mieliśmy iść w stronę... Uuu, jaki fajny biały koń. Daj się osiodłać. O, tak od razu. Ale super. No. Dobrze, idziemy na tą świątynię. Może jakieś siodło znajdziemy dla konia. Oj, już od razu. Kurczę, to już pierwszy odcinek, a dopiero pierwszy odcinek, a już mamy tych. A już będziemy mieć własnego konia. O ile znajdę to siodło. No, a powiem wam, że raz kiedyś na pustyni. Uj, to taka trochę zakopana. Ta piramida. Że raz kiedyś na. W Minecrafcie to znalazłam taką. No, chyba pięć świątyń znalazłam, z tego co pamiętam. No, więc miałam niezłą przygodę i dużo rzeczy. Tak trochę dziwne uczucie, jak schodzi się tutaj. Zbroja dla konia, mięso z zombiaków, kości. Nie wiem, po co mi ten piasek. O, pajęczyna, czyli możemy już sobie nawet łuk stworzyć. O, zamykaj się. O, kolejna zbrojka. O, żelazo. O, wiaderko będzie. Wiem, pochodnie to na piasek. O, proch mamy. Możemy sobie zrobić TNT, ale... I tak pod spodem są TNT. O, książka zaczarowana. Ale dobrze. Kolejne mięso. Dobrze. I ostatnie. Kurczę, szkoda, że siodła nie ma. A w ogóle, jak zrobić siodło? Bo ja tego nie wiem. Nie wiem, siodło chyba trzeba znaleźć samemu. No. Z tego jak znam życie. To znaczy nie życie, tylko życie gry. Tak. Tak, wiem. Może kiedyś przerobimy to na jakąś swoją bazę. Ło kurczę. Dobrze. No to już się ściemniło, więc na razie to i się pożegnam. No, tak. Patrząc się w sufit. No, jak na razie ja z wami się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. A będziecie mieć więcej, mówi do was Iza Izzy. No i pamiętajcie, nic w Minecrafcie nie jest
prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Tak, tak mówili asasyni. A teraz się z wami żegnam. Cześć!